Grzegorz Szymański od dziecka kocha historię. Swoją pasję stara się zaszczepić w młodszych pokoleniach i od kilkunastu lat prowadzi nieszablonowe lekcje. Z maluchami się mówi inaczej, czy do maluchów się mówi inaczej, do tej starszyzny troszeczkę inaczej. Bardziej po prostu do tych młodszych trzeba bardziej to wprowadzić taką tematykę legend, opowieści. Mniej takich szczegółów historycznych, można tak to powiedzieć, tylko bardziej takich barwnych opowieści, jak to dla dzieci. Bardzo ważne jest przekazanie wszystkich informacji w wiarygodny sposób. Gdy kwatermistrz Grzegorz blisko 100 uczniom z ostrowieckich szkół przybliżał wydarzenia z 1863 roku oraz atmosferę powstania styczniowego, miał na sobie strój ówczesnego oficera, odzienie dworskie. Nie było mundurów, jako stricte mundurów, tylko po prostu to, co mieli, w tym się ubierali i tak dalej. Ale co było, można powiedzieć, odnośnie ubioru i tego samego, to były czapki. Czapki powstańcze, które były tak zwane rogatywki, koloru czerwonego, oszyte białym futerkiem lub czarnym futerkiem, albo po prostu inne też kolory tych rogatywek. To zależy od regionu. W Pałacu Wielopolskich młodzież mogła zobaczyć zdjęcia, przede wszystkim dotknąć rekwizytów powstańczych. Pan pokazywał nam bronie, czapki, karabiny. No i mówił nam jeszcze, czym się żywili powstańcy styczniowi. Uczniowie poznali również sposoby walki powstańców z zaborcą. Niektórzy na koniach mieli takie krótkie pistolety, takie dubeltówki niektórzy mieli, podwójne niektórzy mieli, a rewolwery mieli dowódcy. Grzegorz Szymański twierdzi, że dzieci znają historię powstania styczniowego, ale tą z książek, tą szkolną. Najbardziej interesuje ich jednak ta bezpośrednio dotycząca regionu, w którym mieszkają. Tego potrzebują, tego chcą po prostu i wydaje mi się, że dziś, gdy uczymy historii, prawda, to powinniśmy uczyć od swojego miejsca zamieszkania, a później rozszerzać się na kolejne odległości. Żadne inne powstanie nie splotło się tak mocno z dziejami ziemi świętokrzyskiej jak styczniowe. Stoczono tu kilkanaście potyczek i bitew. To tutaj też właśnie operowali ze swoimi wojskami najważniejsi dowódcy powstania z Marianem Lęgiewiczem, Dionizem Czachowskim czy Józefem Hałkę-Bosakiem na czele. I właśnie w związku z tym, że rok 2023 jest takim, można powiedzieć, rokiem powstańczym, chcielibyśmy co jakiś czas przypominać o tych wydarzeniach sprzed 160 lat. O powstaniu styczniowym w tym roku będzie głośno. Już w ferii odbędą się zajęcia o symbolach tego powstania. Na początku maja przygotowujemy dużą inscenizację bitwy pod Borią Jeziorkiem. To jest bitwa, takie odtworzenie bitwy stoczonej przez Dionizego Czachowskiego w rejonie Krzemionek w dniach 4-5 maja 1963 roku. I ta inscenizacja również odbędzie się w rejonie Krzemionek w dniu 6 maja. Na podsumowanie roku powstania styczniowego pracownicy muzeum planują zorganizować konferencję naukową poświęconą przede wszystkim historii tego narodowego zrywu na ziemi ostrowieckiej.